Przed nami, kochani, tydzień piąty, odzyskiwanie poczucia możliwości. Odzyskiwanie poczucia możliwości. Więc wchodzimy już w taki tydzień, kochani, gdzie zaczynamy może mieć prześwity, że może jednak to jest możliwe, może coś tutaj jest jednak na rzeczy. Byliśmy już na kilku randkach, zrobiliśmy kilka ćwiczeń, pisaliśmy te poranne strony. I naprawdę, jeżeli ktoś się strawiał te 4 tygodnie tak sumiennie i naprawdę to robił, i robił te ćwiczenia i wchodził w głąb, to może nie do końca dzisiaj będzie skakał do góry, nie każdy będzie skakał do góry i od razu czuł, że wszystko jest możliwe. Tak jak tutaj pisał ktoś wcześniej, że ja nie do końca jeszcze wszystko wiem, albo nie do końca cokolwiek wiem, mimo że to robię. To jest okej, pamiętajcie, każdy z nas idzie swoim tempem. To jest coś, co ja naprawdę zawsze powtarzam, nawet u mnie na kursie, i tam zawsze po prostu umysł chce, żeby to się już wydarzyło. I ostatnio rozmawialiśmy też na live'ie. Po pierwsze, czasem to zajmie dłużej niż nam się wydaje. Czasem to w ogóle zajmie dłużej niż 12 tygodni tej książki. To nie są wyścigi i to jest to, co chciałam zaznaczyć na początku, mówiąc o tym, żebyśmy z tego zrobili coś, co jest pielęgnacją, żeby to było dbaniem o siebie, byciem po swojej stronie, a nie wyzwaniem, czymś, co mamy zrobić, przerobić, dokończyć i albo nam się uda, albo nam się nie uda. Bo jak będziemy patrzeć na to, to po pierwsze właśnie dajemy sobie taki czas, wiecie, tak jak nam w szkole dawali. Masz tyle i tyle czasu na kartkówkę, na tyle i tyle pytań musisz odpowiedzieć i jak ci się uda, to jest okej, jak nie, to pała. I my często w samym rozwoju, nieważne czy to jest ta książka, czy to jest jakikolwiek inny rozwój, czy idziemy na kurs, czy idziemy nawet na terapię, to my idziemy właśnie z takim nastawieniem, jakbyśmy prowadzili za ucho niegrzecznego ucznia, który po prostu nas rozrabiał i trzeba go naprawić. I on ma to zrobić wtedy i wtedy, i ja już nie mam cierpliwości, i ile można, ile już czytałeś, ile już robiłeś, ile już pisałeś i dalej nie wiesz. My chcemy zupełnie inaczej podejść tutaj do siebie. A co będzie, jak przez 12 tygodni nic nie wypłynie? Co jest niemożliwe, tylko czasem zaraz do tego dojdę. Ale co będzie, jak przez 12 tygodni nic nie wypłynie? To co, po 12 tygodniach powiemy, znowu nawaliłeś, kopa w dupę, do widzenia? Czy po prostu, czy jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie i powiedzieć, dam ci kolejne 12 tygodni, kochanie. Dam ci całą resztę naszego życia tutaj, do ostatniego oddechu. Cokolwiek będziesz potrzebować, cokolwiek. Kolejna książka, kolejny kurs, kolejny rok terapii, kolejny sposób oddychania, medytowania. Jestem. Cokolwiek chcesz. Jak to nie zadziałało, to znajdziemy coś, co zadziała. I ja cię nie zostawię. Choćbym znowu musiała za to zapłacić, choćbym musiała wstawać teraz na jednej nodze dookoła bloku biegać, spróbuję. Spróbuję wszystkiego, oby zadziałało, bo jestem po twojej stronie. Nie będę siedzieć z linijką nad głową i mówić, przecież piszesz 4 tygodnie i nic. I dalej tutaj nic oświeconego nie wypisałaś. Co z tobą jest nie tak? To po co to wszystko? To u mnie na kursie to już by jedyneczki tutaj leciały. Odkrywamy, kochani. Odkrywamy, a nie naprawiamy. Ile będziemy sobie mówić, o, ja jestem 7 lat w terapii. O, ja i na terapii. O, ja już byłem na tylu i tylu kursach, tyle książek przeczytałam. I dalej. I dalej co? I dalej to ty jesteś po swojej stronie, czy nie jesteś po swojej stronie tak naprawdę? Czy ty dalej stoisz i wyznaczasz? Kontynuujesz, nie wiem, pracę pani z polskiego i z matematyki, stoisz sobie nad głową. Ty jesteś przyjacielem, czy ja nie wiem, kim ty jesteś tutaj? Przyszedłeś sobie pomóc, czy nie? Nie, 4 tygodnie nie działa, może 12 nie zadziała. Może kolejne 700 książek będzie trzeba. Będziesz tam, czy nie? Przyniesiesz tą książkę? Pójdziesz nawet znaleźć dodatkową pracę, żeby zarobić na rok terapii? Będziesz woził siebie przez pół miasta do tego terapeuty, żeby się tam wyryczyć po raz milionowy. Tylko dlatego, a tak naprawdę aż dlatego, że jesteś wreszcie po swojej stronie. Że nie zostawisz odkrywania, że będziesz siebie pielęgnował. To po to chyba tu jesteśmy. To jest, jeżeli my tak do tego nie podchodzimy, to to, co nazywamy rozwojem,
Nie jest rozwojem. Nawet nie stało blisko rozwoju, kochani. 12 lat i dalej. 10 lat i dalej. Niedługo wybieram się na terapię, pierwszy raz. Czas najwyższy. Ja już nie stoję nad sobą i mówię, a przecież ty już w ogóle, nie wiem, tyle wiesz i w ogóle nie powinnaś się bać. A ja się boję i co? I nie powinnaś się denerwować, a ja się denerwuję i co? No to ty już tyle, no tyle, tyle i końca nie widać. Będziesz ze mną tam do tego końca, czy nie będziesz? Czy kopniesz mnie w dupę, tak jak nie jedna osoba w życiu mnie kopnęła, tylko dlatego, że nie tak się uśmiechałam, stałam, tańczyłam, a nie takie oceny do domu przyniosłam? To ty co, będziesz taki jak oni? Czy ty się odwrócisz, chwycisz mnie za rękę i powiesz, jestem, kochanie, jestem. Choćbyś sam szłam pisał i pisała przez te 12 tygodni. I choćbyś nic nie ulepiła na koniec tej książki, choćbyś dalej w tym samym ciele był i była i w tej samej pracy, i w tych samych programach, schematach, lękach, to ja byłam tam z tobą i byłem całe te 12 tygodni i będę następne tygodnie. Cokolwiek będzie trzeba, cokolwiek, to zrobię, bo jestem po twojej stronie. Tak jak nigdy wcześniej ja nie byłam i nie byłem i inni nie byli. I ja chodzę, szukam, kto mi da, kto ze mną będzie, kto pomoże, kto pokaże. Chodzę, szukam i ciebie zostawiłem po drodze. I teraz idę cię odkrywać, ale i tak ci daję. Słuchaj, ty, mamy 12 tygodni, ty tutaj ty pisz, ty to rób. Nie daj Boże, ty tutaj nic nie wymyślisz przez te 12 tygodni. To książka jest do dupy, stępnicka powalona, a ty w ogóle piece of shit. Koniec, bo przecież bla, 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 blu, blu, blu. Sorry, kochani. Kapisz czy nie kapisz? Wiecie, dlaczego ja to mówię? Bo ja tak stałam nad swoją głową po prostu całe swoje życie. 40 lat, 35. 7. A przecież ty już, a jak ty mogłaś sobie na to pozwolić? A kurwa mać, shut up. Siadaj, trzymaj mnie za rękę do cholery jasnej. To ty jesteś ze mną czy nie? To jak ty nie jesteś, to kto ma być? To kto ma być? Dla innych to umiesz być. Dla innych to ciu-ciu-ciu, co u ciebie, kochaniu, nie martw się, jest okej. Okay. Tym razem nawaliłeś, to innym ci się uda, nie przejmuj. Dla wszystkich innych po prostu zbawiciel, mesjasz, terapeuta, wszystko, po prostu wszystko. Wszystko najlepsze. A dla siebie po prostu patolka, pełną parą normalnie. I jeszcze rozwój? Ja w rozwoju 20, nie, ty w patolce 20 lat, nie w rozwoju. W rozwoju. Dobra, kochani, idziemy. Słuchajcie, jak się za to zabrać? Początek naszego rozdziału jest o Bogu. Ja dzisiaj dużo z tym Bogiem rozmawiałam, bo mówię, jak my mamy o tobie rozmawiać, jak tu każdy z innej parafii jest na tym kursie, w tym projekcie. Więc z szacunkiem do każdej parafii tutaj, każdy myśli, kochani, o swoim Bogu. Ten, kto wierzy, ten, kto nie wierzy, to w cokolwiek on nie wierzy. Czy to będzie energia, czy to będzie wszechświat, czy to będzie życie, czy będzie kwantum, czy to będzie jakaś religia. Każdy tutaj po swojemu, ok? Umówmy się tak. Natomiast ja idę za tym, co jest w książce. I słuchałam w ogóle przed naszym spotkaniem wykładu Julie właśnie o tym, o kreatywności i boskości tańczącej razem, takiego krótkiego wykładu, jak ona sama, jaką ona podróż przeszła z tym Bogiem i jak w Niego nie wierzyła i jak się tam kłóciła i tak naprawdę jak bez tego by tej książki nie napisała i tego jest bardzo dużo w tej książce, jakby tak naprawdę ta książka jest oparta na energii stwórczej. Czy energii twórczej, ona to nazywa stwórcą i ona też opowiadała o tym, jak przyszedł taki moment, że ona nie mogła, no nie mogła już jakby nie czuć tego, że tam jest jakaś energia, która po prostu tworzy razem z nią.
I ona się temu oddała, ona się temu poddała i ona z tej przestrzeni tworzyła. I to jest duża część naszego rozdziału piątego. Natomiast wiedząc, że każdy ma tutaj swoją podróż i jest z różnych miejsc, to uszanujmy i każdy niech odbierze to i interpretuje po swojemu. Natomiast jakbyśmy popatrzyli na kreatywność samą w sobie i na chwilę odstawili Boga, ale byśmy popatrzyli na tą właśnie, na proces twórczy, to ja bardzo dużo słucham wywiadów w ogóle z artystami, aktorami, piosenkarzami, no po prostu uwielbiam, nie wiem, chyba naprawdę jestem artystką jeszcze nieodkrytą. I to mnie zawsze fascynowało, o tym jak oni opowiadają, że tak naprawdę oni mają zawsze takie poczucie, że to nie idzie od nich, tylko że to przepływa przez nich. Ostatnio słuchałam też takiego no, przepięknego, przepięknego wywiadu z muzykiem, który się nazywa Jani, o którym nie słyszałam, bardzo znany kompozytor, ja nie znałam go. I on to tak opowiadał w taki sposób, że ja po prostu płakałam ze wzruszenia. I też na przykład jest taki piękny wykład Elizabeth Gilbert, tej kobiety, która napisała Jest módl się i kochaj i Wielką magię, która na TED Talk opowiadała o tym, jak geniusz wiele lat temu był uznawany jako coś, co odwiedzało nas jakby z zewnątrz i przepływało przez nas. A dopiero później my jakoś to tak wepchaliśmy w siebie i my teraz jesteśmy geniuszem albo nie jesteśmy geniuszem, ale kiedyś to było uznawane jako po prostu coś takiego mistycznego, takie doświadczenie, które po prostu przepływało przez nas. I jest tego jakby w twórczości wiele. Ja kiedyś pamiętam, słuchałam muzyka z Red Hot Chili Peppers, gitarzysty takiego znanego, który właśnie opowiadał, ja wtedy ledwo rozumiałam, o co mu chodzi, ale on opowiadał, jak on po prostu siada i to przylatuje i on albo to złapie, albo tego nie złapie i to się po prostu tworzy i on to próbuje złapać, zebrać, ale on nie ma takiego poczucia, że on to tworzy. I ja sama nieraz, jak siadam i ja wiem, że moja droga nie jest moja jakby, to wiem. I sama wiele, wiele z tym walczyłam, bo różne perypetie z różnymi bogami miałam w swoim życiu i ateistką byłam i nie wierzyłam i kochałam Boga i się na Niego obrażałam. Wiecie, no długa droga, jak każdy z nas. Więc to jest znów, nie będę tutaj mówiła jak jest, bo to w ogóle nie to miejsce i nie moja piosenka na tej planecie. Natomiast chciałabym, żeby każdy z nas gdzieś zastanowił się nad tym, czym ta energia twórcza, życie, wszechświat, a Bóg dla nas jest albo nie jest. Żebyśmy wzięli ten piąty rozdział i trochę pobyli z tym, jak to się ma do twórczości. Czy my myślimy, że jesteśmy sami w tym, czy może czujemy wsparcie czegoś, kogoś. Znów staram się, wiecie, trudno jest tutaj zbalansować to nazewnictwo, ale robię to, co mogę. Pamiętacie, rozmawialiśmy o dr Tere Wright Trent, która przeszła taką niesamowitą drogę i zrobiła naprawdę niesamowite rzeczy. I gdy Oprah się jej zapytała, skąd ona brała siłę w ogóle, skąd, bo ona miała te marzenia, miała te 5 marzeń, które zapisała na kartce i zakopała w ziemi. Zajęło jej 20 lat, żeby to spełnić. Ja mam podcast na ten temat, niesamowita historia. I jak Oprah jej zapytała, skąd ona brała siłę, jak ona to wszystko zrobiła, to ona mówiła, że gdy ona operowała na głodzie umysłu albo na lękach umysłu, to opadała z sił. Gdy ona pamiętała, że jej marzenia nawet nie są jej, że ona jest marzeniem w rękach Boga, życia, wszechświata, że to ona jest marzeniem w ogóle czegoś wyższego, i to coś spełnia swoje marzenie poprzez jej ręce i łączyła się z tym wszystkim w modlitwie, ona to Bogiem nazywała, to ona stawała i miała tą siłę i szła dalej i robiła rzeczy, które naprawdę były niemożliwe. I jedna z takich najpiękniejszych modlitw, znana na przykład przez Oprę, często używana, to jest God use me, Boże użyj mnie. Opra, znów, jedni ją lubią, inni nie lubią, wiecie, wiele, wiele teorii. Natomiast ona odniosła wielki, wielki sukces w Stanach i zawsze przez wszystkie te lata mówiła, że ona po prostu tylko była narzędziem w rękach Boga.
Caroline Mace, która była dużym powodem, dlaczego ja w ogóle w tą stronę poszłam i się odważyłam, która gdzieś tam na którymś wykładzie lat wiele temu krzyczała: teraz to już tylko wszechświat, o Bogu zapomnieli, teraz to już tylko medytacja, o modlitwie zapomnieli. Ja pamiętam, że się śmiałam, wkurzałam, ale też i miałam łzy wzruszenia i czułam całym ciałem, żeby się pochylić nad tym. I ona ma taką modlitwę, którą ja używam codziennie, w ciągu dnia po kilka razy, przed każdym live'em. Hover over me, God. Jakby właśnie też przepłyń przeze mnie, Boże, jakby. Więc znów, każdy u siebie, kochani. Ja przeczytam trochę, co tutaj mówi Julia. Dobrze? Jedną z głównych przeszkód w akceptacji szczodrości Boga jest nasze ograniczone wyobrażenie o tym, do czego w rzeczywistości jesteśmy zdolni. Może i dostrajamy się do głosu wewnętrznego Stwórcy, może nawet słyszymy, co ma nam do powiedzenia, ale później odrzucamy to jako niedorzeczność lub niemożliwość. Pamiętając, że Bóg jest moim źródłem, zyskujemy duchowy dostęp do konta bankowego bez limitu. I tutaj z jednej strony traktujemy siebie strasznie serio i nie chcemy wyjść na idiotów, którzy realizują jakiś ewidentnie pretensjonalny projekt, z drugiej strony traktujemy siebie, a może Boga, nie dość serio i nazywamy pretensjonalnymi wiele projektów, które z Bożą pomocą mogłyby się znaleźć w naszym zasięgu. Simbusia, ty tak chrapiesz, po prostu ostra jazda u ciebie tam. Nieświadomie ustanawiamy limit Bożej szczodrości czy wsparcia. Jesteśmy wobec siebie skąpi, a gdy otrzymujemy dar, o jakim nam się nie śniło, często go zwracamy. Czasem tak to wygląda. Częściej jednak jest to świadome partnerstwo. Aha, niektórym może się wydawać, a to jest dobre, kochani, słuchajcie, niektórym może się wydawać, że to będzie rozdział o czarodziejskich sztuczkach. Modlę się i gotowe. Czasem tak to wygląda. Częściej jednak jest to świadome partnerstwo oparte na niespiesznej, wytrwałej współpracy. Razem usuwamy szczątki negatywnych wzorców, klarujemy obraz tego, co pragniemy osiągnąć, uczymy się przyjmować okruchy z każdego źródła, aż pewnego dnia gotowe. Wizja nie wiadomo kiedy i jak staje się rzeczywistością. Innymi słowami, módl się, żeby zdążyć na autobus, a potem biegnij jak najszybciej. Więc o czym ona tutaj mówi? Ona opowiada o tym, że to nie jest też tak, że siadasz i mówisz właśnie: okej, to ja poproszę to i to, siedzisz z założonymi rękoma i to się samo wydarza. To jest taniec, tak? To jest współpraca, to jest partnerstwo. I znów, jeden będzie w partnerstwie z Bogiem, drugi z życiem, trzeci z energią twórczą, czwarty z potencjałem całego wszechświata, piąty z absolutem, szósty z kwantum. Każdy u siebie. Natomiast to jest ważne, kochani. Czasem to wygląda tak, że wiecie, że coś pomyślimy i się zadziewa, wydarza, ale czasem to jest jednak takie świadome partnerstwo oparte na niespiesznej, wytrwałej współpracy. Razem usuwamy szczątki negatywnych wzorców. I to jest to, co robimy w porannych stronach. Najpierw identyfikowaliśmy te wszystkie negatywne wzorce. Patrzyliśmy, co nam zalega, jakie mamy ograniczenia, jakie mamy wątpliwości. Pamiętacie, patrzyliśmy na wątpliwości. Później klarujemy obraz tego, co pragniemy osiągnąć. Uczymy się przyjmować okruchy z każdego źródła, aż pewnego dnia gotowe. Wizja nie wiadomo kiedy i jak staje się rzeczywistością. I to mi się podoba, bo to jest to partnerstwo. Innymi słowy, módl się, żeby zdążyć na autobus, a potem biegnij jak najszybciej. Czyli to jest, my jakby współtworzymy to ze wszechświatem, ale nie w taki sposób, że siedzimy z założonymi rękoma, tak? My też biegniemy, modlimy się, żeby zdążyć na ten autobus, ale też biegniemy do tego autobusu. I kiedyś ja słuchałam takiego nauczyciela, który się nazywa w ogóle Sadhguru, i ktoś mu zadał pytanie właśnie a propos Boga. I to były dwie historie a propos tych marzeń i tego, co jest możliwe. Bo ona tam wcześniej też wspomina, że czasem nasze marzenia nam się wydają za mało ważne, takie pretensjonalne, żeby prosić w ogóle, żeby one mogły się udać, żeby były warte zachodu, żeby prosić życie Boga, Wszechświat o to. A z drugiej strony chyba nam się wydaje, że właśnie życie, Bóg, Wszechświat są w ogóle za mali, żeby te marzenia spełnić, że to jest taki wewnętrzny konflikt.
I właśnie jak ktoś kiedyś się zapytał Sadhguru, dlaczego, czy on wierzy, że wszystko w życiu jest możliwe, czy coś tam, czy coś tam, czy coś tam. I on spojrzał na tych ludzi i powiedział taką rzecz, że to, czy coś jest możliwe, czy niemożliwe, to w ogóle nie jest w twoich jakby rękach. Popatrz na życie dookoła. Rzeczy, o których marzysz, są możliwe. Marzysz o kawiarniach, one tu są. Marzysz o książkach, one tu są. Marzysz o biznesach, firmach, jakiekolwiek te firmy, twoje marzenia i ich możliwość jakby już jest tutaj. Ona istnieje. To, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe, to nie jest w twoich rękach. Ty nie jesteś wykonawcą, który doprowadza do tego, czy to jest możliwe, czy to nie jest możliwe. On mówi, chyba, że chcesz jechać na Marsa, lecieć na Marsa, no to będziesz musiał trochę poczekać, ale pewnie i to wkrótce będzie możliwe. Jeszcze niedawno niemożliwym było mieć cały świat w małym telefonie, który się mieści w kieszeni. Te rzeczy są możliwe. I to jest ta stwórcza siła, która tutaj pracuje nad tym, żeby to było możliwe. On mówi, gdzie jest twoja robota, gdzie jest nasza robota, to, żeby nie wyrzucić naszych marzeń do kosza. Że my mamy pewne marzenia, mamy pewne pragnienia, pewne plany i często bardzo szybko je wyrzucamy do kosza. Bardzo szybko się ich pozbywamy. Często jest tak, że dosłownie piszemy po prostu marzenia, mamy coś i Bóg nie zdąży dobiec nawet, żeby zobaczyć, co tam na tej kartce zapisaliśmy, ale za chwilę nasze wątpliwości, a może nasze otoczenie, może życie, w którym jesteśmy, może ludzie, którzy są blisko nas, przychodzą, zgarniają to i zabierają ten papier i ściskają i wyrzucają do kosza. Więc on mówi, ty nie skupiaj się nad tym, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Nie jedna kawiarnia już otworzona, nie jedna książka napisana, nie jedna firma otworzona, nie jedna kreacja, o której ty marzysz, one są już, one są możliwe, rozejrzyj się. Czy możliwym dla ciebie jest, to jest pytanie. Nie wyrzucić swoich marzeń do kosza, utrzymać je. Nieważne jak będzie wiało i chwiało, nieważne jak mocno będą pukały wątpliwości swojego środka, jak mocno ludzie dookoła będą ci mówić, że ty niegodny, niewystarczająco dobry, że ty do dupy, że się nie nadaje, że się nie uda, że za stary, że za biedny, a kim ty jesteś? Nie, a nie mam czasu, a to, a tamto. Czy ty jesteś w stanie nie wyrzucić swoich marzeń? Czy ty wierzysz, że ty jesteś w stanie utrzymać te marzenia, ich nie wyrzucić, nieważne jak będzie wiało i chwiało? Bo to, czy one są możliwe, czy niemożliwe, to w ogóle nie, to nie w twoich rękach. One są możliwe, popatrz dookoła, one już żyją tu. One są obok. Tylko teraz, czy ty uwierzysz, czy ty nie wyrzucisz, czy ty nie zgubisz, czy ty nie zwątpisz po drodze? To jest pytanie. I później drugie pytanie ktoś mu zadał. Dlaczego w Indiach jest tak wielu bogów i taka duża bieda? Przecież to jest kraj, w którym jest tylu bogów i taka bieda. To dlaczego tak jest? A on mówi, bo ludzie w Indiach oddali wszystko w ręce Boga, zapominając, że Bóg działa poprzez ręce człowieka. I to jest ten taniec. I on mówi, ludzie mówią, że dzieci głodujące na ulicach to wola Boga. A on mówi, a może to głupota ludzka, niedbania, niezaopiekowania się, nieodpowiedzialności, niewzięcia, niestawienia się, niezrobienia tego, czegoś z tym. Więc znów, wiecie, to są trudne kwestie, ale to chcę pokazać, te dwie historie są jakby takim, tym, co mówi Julia, tak? Ja lubię opowiadać poprzez historię, więc czasem to będzie tak łatwiej zobaczyć to, co ona mówi, że to jest taniec, że to jest partnerstwo, że tam jest ta siła stwórcza, która nas wspiera, że nie jesteśmy tutaj sami. Choćbyśmy mieli popatrzeć na nasz oddech, który nas wspiera. Czasem nawet, kiedy nam się nie chce już tu być, coś w nas jeszcze oddycha, trzyma nas przy życiu tutaj. Ale my też jesteśmy, my też bierzemy w tym udział. Gdy zostawimy wszystko w rękach Boga, to nie dobiegniemy do tego autobusu, bo on nie podjedzie nam pod kanapę. Że to jest taniec, że my się stawiamy i życie się stawia z nami. To jest taniec.
To jest tak, jakbyśmy byli dosłownie okrętem na oceanie, który ma swój nurt, fale i on będzie nas prowadził, ale my też chcemy wziąć ster w ręce i płynąć i wiedzieć, w którą stronę chcemy płynąć i stawiać się każdego dnia i nawigować tym wszystkim, pamiętając, że my też bierzemy tutaj udział i chcemy wziąć odpowiedzialność i też pamiętając, że rzeczy, o których marzymy dziś, praktycznie każdy z nas, są możliwe. Na pewno jest już ktoś, kto dokonał tego. A jak to są jakieś takie wielkie marzenia na miarę odkryć, których jeszcze nie ma, to my wiemy, że już takich rzeczy było wiele i dziś one są możliwe, więc cokolwiek to jest, o czym marzymy, to w potencjale też to istnieje. Ktoś mądry powiedział, że jeżeli jesteśmy w stanie sobie coś wyobrazić, to jesteśmy w stanie to zmaterializować. Może nam to zajmie, wiecie, wiele lat, może to nie będziemy my, może przekażemy swoją pracę dalej, ale gdzieś już rzucamy to w eter, w ten potencjał tutaj tego, co jest możliwe. Natomiast większość tych takich codziennych naszych pragnień, z tego, co piszemy na tych kartkach codziennych, z tego, z czym się zmagamy, tego, o czym marzymy, one są możliwe. Znamy na pewno wiele ludzi, którzy robią to, o czym my marzymy. Więc teraz, czy możliwym dla nas jest nie utracić naszej wiary po drodze, nie zgubić jej? To jest to, o czym ona tutaj mówi. Ja daję dwie takie historie, żeby trochę bardziej w metaforze czasem łatwiej to jest zrozumieć. Aby tak się stało, musimy przede wszystkim uwierzyć, że ten autobus wolno nam złapać. To jest to, tak? Ta wiara. Uznajmy, że Bóg posiada nieograniczone zasoby, a każdy z nas ma do nich równy dostęp. Zaczniemy się wówczas uwalniać od poczucia winy, że mamy albo dostajemy za dużo, ponieważ z powszechnych zasobów może czerpać każdy. Nasz dostatek nikogo nie zubaża. Jeśli nauczymy się przyjmować dobra zsyłane nam przez Boga jako akt oddawania Mu czci, jako urzeczywistnianie w naszym życiu dobra, które zaplanował dla nas Bóg, zaczniemy uwalniać się od podświadomej potrzeby autosabotażu. Więc idziemy dalej, kochani. Tu jest dalej o tej wierze, tak? Mówiłam już, że twórczość jest kwestią duchową. Każdy postęp dokonuje się skokami wiary, czasem małymi, czasem dużymi. Na początku potrzeba nam wiary, żeby na przykład pójść na pierwszą lekcję tańca, zrobić pierwszy krok do opanowania nowego medium. Później potrzeba nam wiary i środków na kolejne kursy i seminaria, większą przestrzeń do pracy, rok przerwy w pracy zawodowej. Jeszcze później może się wykluć pomysł na książkę czy otworzenie galerii. By zrealizować nowe pomysły, musimy w dobrej wierze usunąć wewnętrzne bariery, a następnie podjąć konkretne kroki, niezbędne do zaistnienia synchronicznego dobra. Jeśli nadal wydaje Ci się to jakąś bajeczką, spytaj się siebie bez ogródek, przed jakim kolejnym krokiem się wzbraniasz. Jakie marzenie uznajesz za nierealne, biorąc pod uwagę środki, którymi dysponujesz? I jaką korzyść czerpiesz z tkwienia w miejscu na tym etapie rozwoju? Więc znów, kochani, jeżeli... Patrzę tylko, czy jesteście ze mną. Jeżeli każdy z nas wierzy w to, co wierzy, ale teraz mówię tu o Bogu, o życiu, o wszechświecie. Ale teraz odwróćmy się w swoją stronę. Jest takie w ogóle fajne powiedzenie, w sumie nie powiedzenie, tylko taki gdzieś w wywiadzie to słyszałam, John Bradshaw, fajny psycholog, który napisał książkę o wewnętrznym dziecku, który był księdzem w ogóle na początku, a poszedł później na psychologię. I on mówił, że przychodzi taki moment, że sami potrzebujemy się skonfrontować, spotkać, odnaleźć albo zgubić z Bogiem. Jeżeli w Niego wierzymy czy nie wierzymy, to i tak jest to efektem naszego dzieciństwa, uwarunkowań społecznych, wymogów, w których żyliśmy. Że przychodzi taki moment w dorosłym życiu, że warto tam się udać samemu i zobaczyć, czy ja na pewno nie chcę wierzyć, albo czy ja na pewno chcę wierzyć i czy to, w co wierzę, to jest na pewno moje, że to jest... Więc użyjmy też tego 5 rozdziału, jaką taką podróż w odniesieniu do naszej twórczości, w odniesieniu do... Po cokolwiek przyszliśmy tutaj na ten wspólny projekt. Jeden będzie tworzył twórczość, taką twórczość, inny będzie odkrywał siebie, swoje schematy, swoje życie na nowo, cokolwiek to jest, zobaczmy, jaka jest nasza relacja z życiem. I
i z twórczością, którą jest w ogóle planeta Ziemia i po prostu każdy nasz oddech, tak? Zajrzyjmy tam, każdy po swojemu. A teraz odwracamy się przodem do siebie i pytamy się siebie, na ile my wierzymy w swoje marzenia, tak naprawdę. I teraz odłóżmy na razie na bok, czy to jest możliwe. Bo my wiemy, że to jest możliwe. Chyba, że ktoś tutaj naprawdę marzy, żeby na Marsa polecieć. Ale jak wszyscy się zbierzemy tutaj kolektywnie, wyślemy intencje, to może i niedługo na tego Marsa polecimy. Już latają. Ale wiecie, o co chodzi, kochani? Większość rzeczy, o których marzymy, one są możliwe. One tu są. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o takiej modlitwie, którą mi znajomy powiedział, że ludzie przychodzą i mówią, że się modlą do Boga, żeby im dał to i dał tamto i On nie daje. A on mówi, ludzie się modlić nie umieją. Ty nie módl się do Boga, żeby ci dał. Popatrz na wszechświat, popatrz na życie. Bóg ci dał już wszystko, to wszystko jest. Życie ci dało wszystko. Ty się módl do Boga, żeby nauczył cię brać. I tak samo my myślimy, a czy to jest możliwe? To jest możliwe. Popatrz, znajdź kilka osób, które zrobiły to, o czym ty marzysz. Możliwe? Możliwe. Tylko teraz, czy ty wierzysz w siebie? Czy ty wierzysz w to, że tobie może się udać? I to nie jest łatwe, wiecie, to łatwo powiedzieć, ale to nie jest łatwe, dlatego że dla wielu z nas wiele rzeczy, wiele pracy musiałoby się wydarzyć, wiele rzeczy musiałoby się z naszego życia, nie wiem, zniknąć, pojawić, wiele nałogów odejść, wiele pieniędzy przyjść. Dla wielu tych projektów jakby to są trudne rzeczy, to nie jest takie, o, wierzę, tylko my chcemy naprawdę zobaczyć, jak ja stoję z moją wiarą w ogóle. I jest taki chłopak, który się nazywa Alex Honnold. Nieraz już rozmawialiśmy o nim. Który zrobił niesamowitą rzecz. Niemożliwą w dodatku. On jest trochę jak ten człowiek, który pierwszy przebiegł milę w 4 minuty chyba, czy coś takiego. Jest ta historia, później wszyscy już tak biegli. I Alex zrobił coś takiego z wspinaczką. On się wspinał bez zabezpieczenia. Jest o tym film w ogóle, który wygrał Oscara. W każdym bądź razie on naprawdę zrobił coś, co było szalone, tak? Na górę, na którą się ludzie wspinają z zabezpieczeniem po kilka dni, on się wspiął w niecałe 4 godziny, tylko z torebką kredy, bez niczego, w krótkich spodenkach. Wszyscy się zainteresowali, jak on to zrobił. Psychologowie, neuronaukowcy badali jego mózg, kim on jest. Natomiast dlaczego tą historię teraz w wielkim, wielkim skrócie opowiadam? To jest to, że on przygotowywał się do tego 10 lat. 10 lat do tej góry. To jest duża góra, ona się nazywa El Capitan. I on podchodził do tej góry, podchodził i mówił, no way w ogóle, nie ma szans. Podchodził, bo to jest naprawdę niemożliwe, tak? Ona jest tak olbrzymia. I on przygotowywał się 10 lat do wejścia. Zapamiętywał, on znał całą tą górę na pamięć. On wizualizował każdy krok, miał rozpisany, wizualizował go. Wizualizował sobie, jak wchodzi na tą górę, wizualizował sobie wszystkie możliwe sposoby na to, jak on może spaść z tej góry, no bo każdy taki ruch, on nie ma zabezpieczenia, bum, on leży. 10 lat się przygotowywał. Natomiast on powiedział, że on tą górę zapamiętywał przez 2 lata. Tylko. On 2 lata ją praktykował, wchodzenie tam, zapamiętywał to, wizualizował. Psychicznie się przygotowywał, fizycznie. 8 lat zajęło mu uwierzenie, że to jest możliwe. 8 lat. On chodził pod tą górę, patrzył na nią i mówił, no way. 8 lat. Więc jak my mówimy tutaj o wierze, to my naprawdę chcemy sprawdzić, na ile my wierzymy. Gdy rozmawialiśmy nieraz o Jim Quick, to jest gość, który uczy ludzi szybkiego czytania, zapamiętywania, pracy z mózgiem i różnych takich haków. Niesamowitą rzecz zrobił, bo sam się urodził z taką dużą wadą w mózgu, jakby niemożliwe do naprawienia i to wszystko, nie? I jak on opowiadał, co pomaga ludziom wyrobić dobre nawyki, to on powiedział, ok, powtarzalność, wiadomo, wstajesz i robisz, ok, ważne, no, normalne, tak? Ale on powiedział, są 3 rzeczy, bez których bardzo ciężko jest wdrożyć zmianę w życie. Pierwsze, to jest twoje otoczenie. My o tym rozmawialiśmy na początku, jak mieliśmy wstęp w ogóle do projektu. Czy twoje otoczenie cię wspiera? Jak chcesz się nauczyć, nie wiem, wyrobić nawyk czytania książek albo pisania, piszu, to czy ty masz zeszyt w domu? Czy ten zeszyt leży przy biurku, czy w ogóle może nie masz zeszytu, a przy biurku leży telefon.
Tak? Czy nastawisz sobie budzik godzinę wcześniej przed wejściem do pracy, pół godziny wcześniej albo w środku dnia, czy może w ogóle nie? Czy może nawet nie zapiszesz na kartce albo nie powiesisz nic, co Cię przypomina? Czy Twoje otoczenie Cię wspiera? Jak chcesz jeść zdrowiej, to czy masz zdrowe jedzenie w domu, czy może słabo? No bo jak nie masz, no to ciężko Ci będzie zdrowo jeść. Druga rzecz to jest wartość. To wartości, to priorytety. Czy to jest dla Ciebie ważne? Czy to jest na liście Twoich wartości? Czy to jest na liście Twoich priorytetów? Jeżeli to nie jest na liście Twoich priorytetów, to choćbyś w bibliotece mieszkał albo w papierniczym, to nie będziesz pisał. Ja na pewno, ja pracowałam w restauracji zdrowym jedzeniem lata temu w Nowym Jorku, a cisnęłam obok na niezdrowe jedzenie, bo to nie było dla mnie ważne. To nie było na liście moich priorytetów, moje nałogi były silniejsze od tego i po prostu ja nie byłam w stanie się za to zabrać. Trzecie i najważniejsze, on mówi, to jest wiara. Choćbyś ty mieszkał w bibliotece i papierniczym i choćby to było na pierwszej liście Twoich wartości, jak ty nie wierzysz, że jesteś w stanie się tego nauczyć, schudnąć, wykreować, zrobić, cokolwiek, zdrowie, cokolwiek. Jak ty nie wierzysz, to po prostu to jest ściana, przez którą nie da się iść dalej. To jest ten moment, gdzie my albo wystartujemy, albo nie wystartujemy. I powiem wam, żeby już nie siedzieć za długo w temacie wiary, ja widziałam na własne oczy, co jest, jak wiara jest w stanie utrzymać człowieka przy życiu, który już ledwo dyszy. I widziałam, jak słowa nic się już dla Pani nie da zrobić, są w stanie zabrać człowieka w kilka godzin. Widziałam to w moim osobistym życiu. Czułam to. Czułam to po prostu w głosie ludzkim. Widziałam, jak brak wiary zabierał mi kogoś, kogo bardzo kochałam. Więc my chcemy naprawdę wejść tam głęboko w tą wiarę i zobaczyć, czy my jesteśmy po swojej stronie, czy my wierzymy w to. Choćby nam to miało zająć całe życie, choćbyśmy mieli iść mikro, mini, pini krokami, to czy my będziemy tam dla siebie? Bo to zajmie więcej niż 12 tygodni pisania w zeszycie i chodzenia na randeczki. Zmiana jest wymagająca, kochani. Idziemy dalej. Kolejny temat w tym rozdziale. Więc zostawiam to jakby, bo to, wiecie, wiara, Bóg, życie, wszechświat, zaufanie, to nie są takie tematy. Wiadomo, są ludzie, są różnego rodzaju nauczyciele i ludzie, którzy mają pewne wierzenia i tam opowiadają, czym to jest dla nich i dla innych. Ale my tu przyszliśmy się tak naprawdę spotkać ze sobą, odkrywać siebie, więc nie będziemy rozmawiać o tym, czym dokładnie to jest i jak to zrobić, bo to jest do odkrycia dla każdego z nas, tak? To jest tutaj, my jesteśmy przyjaciółmi w drodze, którzy są razem tutaj w drodze odkrywania i tam zanurkujemy w ten cały tydzień, ok? Każdy po swojemu, kochani. Idziemy dalej, jest temat. Pułapka cnoty. Mocny temat. Nie wiem, czy jesteście gotowi na to, kochani, czy nie. Ja sobie aż doleję tej gazowanej orężady, herbaty. Żeby mi było, to jest gazowana herbata. Kochani, o co chodzi? O co kaman z tą pułapką cnoty? Słuchajcie, to jest zaskoczek, powiem wam. Aż za bardzo mi znany. I tu będę dużo czytała, bo ona tak dobrze to pisze, że po prostu będę czytała, gadała. Artysta musi mieć czas na oddech, na nic nie robienie. To jest tak ważne, kochani. I znów muszę trochę pogadać. Mówiliśmy już o tym. I ten, kto mnie zna tam od lat i pisał do mnie 5 lat temu, 7 lat temu, 2 lata temu, nie wiem, rok temu, bo teraz już nie nadążamy odpowiadać na te wiadomości, ale jeszcze jak nadążałam, ale jak ktoś się mnie pyta, od czego zacząć, Ewciu, to ja zawsze mówiłam, 10 minut ze sobą w ciszy, 10 minut na spacerze, 10 minut z kawą w ręku bez telefonu. Słyszeliście mnie pewnie mówiącą to miliony razy. Czy to jest zadbanie o siebie, czy to jest wyjście ze schematów, czy to jest
Radzenie sobie z lękami, czy to jest pokochanie siebie, czy to jest odkrycie swojej wewnętrznej, twórczej, jakiejś części siebie. No cisza, bo ona nie jest głucha. Ona nie jest głucha, tam jest po prostu impreza. Bycie ze sobą, nie samemu. Samemu to wiecie, samemu to można być wszędzie, tylko nie ze sobą. Samemu to nie znaczy ze sobą. Samemu to można być na fejsie, na insta, po prostu polityków zmieniać w kraju, po prostu dzieci karmić w Afryce. Samemu to wiele rzeczy się robi. Czasem ja sama byłam wiele lat i ze sobą ani minuty. Więc ja mówię o byciu ze sobą. Jeszcze raz. Artysta musi mieć czas na oddech, na nic nie robienie. Obrona prawa do czasu wolnego wymaga odwagi, przekonania i odporności. Nasza rodzina, przyjaciele uznają, że ten czas, przestrzeń i spokój to nasze wycofanie. I słusznie. Wewnętrzny artysta musi zamykać się w sobie, inaczej jest udręczony, rozdrażniony i w rozsypce. Jeśli zaniedbywanie tej potrzeby się przedłuża, artysta zaczyna się dąsać, popada w depresję, robi się agresywny. Zachowujemy się jak zaszczute zwierzę, warczymy na rodzinę i przyjaciół, żeby się odczepili i nie stawiali nam niedorzecznych wymagań. To my sami sobie stawiamy niedorzeczne wymagania. Oczekujemy, że wewnętrzny artysta będzie w stanie sprawnie funkcjonować, choć nie zapewniamy mu tego, co niezbędne. Utrzymanie artysty w formie wymaga twórczej samotności, uzdrawiających chwil z samym sobą. Bez ładowania artystyczny akumulator pada. Z czasem artysta jest już nie tylko w rozsypce. Zaczynają się groźby karalne. Początkowo grozimy śmiercią najbliższym. Kiedy mi przeszkadzasz, mam ochotę cię zabić. Biada współmałżonkowi, który nie zrozumie aluzji. Biada nieszczęsnemu dziecku, które narusza twoją samotność. Uważaj, wkurzasz mnie. Brzmi znajomo, kochani. Wiecie już, do czego my tu zmierzamy. Zaraz pogadamy o tym. Ostry temat tutaj. Wielu odradzających się twórców autosabotaż najczęściej przejawia się jako potrzeba zadowolenia innych. Taka namiastka cnoty słono nas kosztuje. Wielu z nas uczyniło z braku cnotę. Dźwigamy artystyczną anoreksję niczym męczeński krzyż. Tym sposobem karmimy fałszywe poczucie uduchowienia, oparte na przekonaniu, że jesteśmy dobrzy, czytaj lepsi niż inni. O czym ona tutaj mówi? Mówi o tym, że nie dajemy sobie czasu dla siebie. I to nie tylko chodzi o taką twórczość, ale to chodzi w ogóle o życie. I my wiemy, że życie jest wymagające, że jesteśmy zabiegani, mamy dzieci, pracę, odpowiedzialności. Natomiast nawet jak popatrzymy na, wiecie, jakieś mądre, rozwojowe książki, to teraz co druga książka mówi: wstań godzinę wcześniej, wstań dwie godziny wcześniej, a godzinę wcześniej. Bądź ze sobą, tak? Daj sobie tą przestrzeń. I my wiemy, co się dzieje, kiedy my chcemy dać wszystkim i zrobić wszystko dla wszystkich i nie mamy czasu dla siebie. Chcemy być tą idealną mamą, idealnym tatą, idealnym partnerem, idealnym pracownikiem, szefem, córką, synem, po prostu zięciem. I dajemy tobie jeszcze. I przychodzi taki moment, że już ciśniemy po prostu na debecie. Baterie siadły, ciśniemy. I wtedy ktoś coś od nas chce, przyzwyczajony, że my zawsze dajemy i my już właśnie prawie chcemy tą osobę zabić, bo już jesteśmy tak zmęczeni i to nasze wnętrze też jest takie: ej, po prostu latasz wszędzie, a ja to co? I mamy już takie: nie zawracaj mi głowy. Kiedyś Carl Jung chyba powiedział, że najbardziej niebezpiecznymi rodzicami są chyba ci, którzy mają niespełnione marzenia, czy coś takiego, jest taki znany jego cytat. I my wiemy, że to nie jest łatwo pogodzić, wiecie, słuchanie siebie, bycie ze sobą, życie w zgodzie z głosem serca i rodzicielstwo, i partnerstwo, i praca, i obowiązki, to wszystko my wiemy. To nie chodzi, i pierwsze, co przychodzi, to nie chcemy być samolubni, nie chcemy być egoistami, więc znalezienie tego balansu naprawdę jest trudne. I ja często mówię, że na planecie Ziemia jest przestrzeń na kompromis. Kompromis to jest tak, kiedy pewne rzeczy są nie po naszej myśli, kiedy nie zawsze wychodzimy, wiecie, zadowoleni, nie? Kiedy może właśnie musieliśmy, nie wiem, zrobić ten obiad częściej niż nam by się chciało, kiedy czasem coś tam zrobimy więcej albo coś jest nie po naszej myśli. I my czujemy takie, wiecie, szkoda. Natomiast przychodzą takie momenty, gdzie
Kompromis przestaje być kompromisem, zaczyna być pogwałcaniem siebie, zaczyna być porzucaniem siebie, zaczyna być rozdawaniem siebie na kawałki, ciśnięciem na właśnie rozładowanej baterii, na debecie. Kiedy później my dajemy, ale nie dajemy już z miłości, tylko dajemy z powinności. Nie dajemy dlatego, że kochamy i chcemy, tylko chodzimy i żebramy o tą miłość. Boimy się, że jak nie damy, to nas przestaną kochać. Jak nie zrobimy, to przestaną nas lubić. Jak odmówimy, to nie będą z nami się chcieli już później bawić, tak? I my po prostu tak często bardzo dużo dajemy. Oczywiście to jest w drugą stronę. Czasem tylko wtedy czujemy, że jesteśmy coś warci. Tylko wtedy czujemy, że jesteśmy w ogóle godni czegokolwiek. Jak już się wycieńczymy do resztek w ogóle, jak już nie damy rady wstać, w ogóle najlepiej to w ogóle jak wylądujemy, czasem dopiero musimy się rozchorować, żeby sobie pozwolić się położyć na chwilę i powiedzieć, ja już nie dam rady. Więc to jest, wiecie, to są różne powody. Więc my chcemy popatrzeć na to, czy jest przestrzeń na balans tutaj. Czy możemy dać sobie po prostu nawet 15 minut w ciągu dnia, czy możemy wstać tą chwilę wcześniej, albo czy w drodze właśnie do sklepu, czy gdzieś, czy możemy porozmawiać z partnerem, czy z partnerką, czy możemy nawet z dziećmi porozmawiać, żeby mieć tą chwilę dla siebie, ale tak naprawdę dla siebie, wiecie, nie na fejsie, nie na Insta, tylko po prostu być tam ze sobą na chwilę. Czy my możemy wyjść właśnie na krótki spacer nawet gdzieś w ciągu dnia, bo tam zawsze jest ta szczelina, kochani, ona jest, tylko często my w ogóle nie mamy tego nawyku. Dwa, my mamy ogromne poczucie winy. U nas kochanie siebie równa się egoizm dla większości z nas. Nawet jak świadomie wiemy, że no ja wiem, że to tak nie jest, to nasza podświadomość jest tak zryta po prostu przez uwarunkowania, które odziedziczyliśmy od pokoleń, że w ogóle jakakolwiek forma zadbania o siebie kojarzy nam się po prostu ze zbrodnią. Ze zbrodnią. Dopóki my nie zadbamy o wszystkich dookoła i wszystkim nie poukładamy, nie pościelemy, nie zaspokoimy i nie przytakniemy i nie pójdziemy na każdą kawkę i wszystko, cokolwiek tylko możesz, to my w ogóle to my na samym końcu gdzieś. I później ktoś przyjdzie coś od nas i my później jeszcze jesteśmy wkurzeni, że oni niewdzięcznicy, oni niewdzięczni, ja daję i daję, oni niewdzięczni. Albo później raz wreszcie oni chcą, a my już nie mamy siły, albo warkniemy, oni nie wiedzą o co chodzi. Przecież zawsze taki były, zawsze to. Albo nagle my chcemy wrócić do siebie, przestajemy dawać, a u nich jest afera, a tobie co się stało? Od kiedy ty taki, a nie inny? Od kiedy ty tam ze sobą robisz to? Więc wiecie, to jest stopniowy proces. Więc idziemy dalej. W ogóle kiedyś słuchałam właśnie wykładu Brené Brown. To jest taka fajna kobieta, nieraz już o niej tutaj rozmawialiśmy, która jest psychologiem, social worker, tak po polsku trochę dziwnie brzmi, ale fajne, robi badanie, w ogóle dużo książek napisała. I ona chciała zobaczyć właśnie, bo ona opowiadała, że ona była taką osobą, że ona dawała, później już była tak wycieńczona tym dawaniem, że już później to była wkurzona na tych ludzi, a oni nie wiedzieli o co chodzi. I ona robi różne badania, takie wiecie, statystyki i w ogóle prowadzi. I zajmuje się wrażliwością, wstydem. No i ona chciała zbadać współodczuwanie, czyli compassion. I jakby jacy ludzie mają największą zdolność do współodczuwania, do tej compassion. I w tym badaniu wyszło coś, co ją bardzo zdziwiło, że wyszło, że to są ludzie, którzy mają najsilniej zaznaczone granice. I ona mówi w ogóle, jak to możliwe? Ludzie, którzy mają najsilniej zaznaczone granice, nagle mają największą compassion, te współodczuwanie, te miłosierdzie takie. Jak to w ogóle możliwe? No i a dlatego, że jak rozmawiała z tymi ludźmi, no to wychodziło, że oni dawali, ale oni dawali, najpierw dbali o siebie, wypełniali swoje naczynie i później dawali z tego naczynia. Wtedy, kiedy czuli, wtedy, kiedy chcieli, z intencji miłości, nie swoim kosztem. Wiecie, wszystkie te mądre rzeczy, które tak ciężko wprowadzić w ogóle w życie. Więc oni później nie mieli tego takiego resentment, czyli oni nie dawali nie z tej intencji. Wiecie, jak czasem naprawdę dajemy z powinności i później jeszcze jesteśmy wkurzeni na tych ludzi. Żebyś ty wiedział, a tobie zawsze... A oni nawet nie mają zielonego pojęcia, no bo oni przychodzą, chcą, my dajemy z uśmiechem na twarzy, później idziemy do domu i ja zawsze chodziłem do pracy, ja zawsze brałam dodatkowe te godziny, ja zawsze jej pomagałam, wiecie. I później frusti przychodzi, nie?
A ci ludzie po drugiej stronie w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, nie? Więc idziemy dalej. Bo tu jest ostry temat z tą, jak to. Możesz się dzielić tylko tym, co posiadasz. No, dobra, kochani, idziemy dalej. Takie zwodnicze, fałszywe uduchowienie nazywam pułapką cnoty. Często dla artysty cnota może być zabójcza. Przymus uchodzenia za osobę godną szacunku i dojrzałą może paraliżować, a nawet zabić. Staramy się być dobrzy, mili, pomocni, niesamolubni. Chcemy być szczodrzy, usłużni do ludzi. W rzeczywistości jednak pragniemy, żeby inni zostawili nas w świętym spokoju. To mocne takie. Bo wiecie, nie każdy, bo każdy będzie u siebie. Są wśród nas ludzie, którzy za dużo dają. Są wśród nas ludzi, którzy może za dużo biorą, czasem bo też z lęku, czasem myślą, że muszą brać, bo dla nich zabraknie. To zależy od tego, jakie mieliśmy dzieciństwo, to zależy od tego, jakie życie nam się przydarzyło. Nie oceniajmy siebie, my chcemy siebie zrozumieć, prawda? Więc my chcemy siebie zrozumieć i zobaczyć, jakie nawyki, jakie schematy, jakie systemy obronne wyrobiliśmy w sobie. I czy one z nami rezonują, czy my się czujemy z tym dobrze, czy może nie czujemy się z tym dobrze, bo może już dajemy w balansie, może nie mamy tego problemu, o którym ona tu pisze. A może dajemy za dużo, a może bierzemy za dużo i chcielibyśmy to zmienić i nie zastanawialiśmy się nad tym. Pamiętajmy, każdy tu jest u siebie, każdy odkrywa, po prostu bez oceny, chcemy po prostu zobaczyć, co się w nas zadziewa i wydarza, tak? Idziemy dalej. Więc jeszcze raz to czytam. Staramy się być dobrzy, mili, pomocni, niesamolubni. Chcemy być szczodrzy, usłużni do ludzi. W rzeczywistości jednak pragniemy, żeby inni zostawili nas w świętym spokoju. Jeśli nie zostawiają, w końcu porzucamy samych siebie. Z zewnątrz wyglądamy tak, jakby w środku ktoś był. Może nawet tak właśnie się zachowujemy. Ale nasze prawdziwe ja jest już gdzie indziej. Zeszło do podziemia. Została pusta skorupa, uwięzła w pułapce, jak apatyczne zwierzę cyrkowe. Przymuszona wykonuje swoje sztuczki, realizuje wyuczony program, zyskuje poklask, ale głosy podziwu padają w próżnię. Jesteśmy na nie obojętni. Nawet wewnętrzny artysta nie jest już tylko w rozsypce. Artysta się wymeldował. To takie mocne. Jeszcze raz to przeczytam, kochani. W rzeczywistości jednak pragniemy, żeby inni zostawili nas w spokoju. Jeśli nie zostawiają, w końcu porzucamy samych siebie. Z zewnątrz wyglądamy tak, jakby w środku ktoś był. Może nawet tak właśnie się zachowujemy, ale nasze prawdziwe ja jest już gdzie indziej. Zeszło do podziemia. Została pusta skorupa, uwięzła w pułapce. Jak apatyczne zwierzę cyrkowe, przymuszona wykonuje swoje sztuczki, realizuje wyuczony program, zyskuje poklask, ale głosy podziwu padają w próżnię. Jesteśmy na nie obojętni. Nasz wewnętrzny artysta nie jest już tylko w rozsypce. Artysta się wymeldował. Mocne, mocne. Czasem tak jest, że dajemy tak dużo i nawet inni nam dziękują, ale my nie możemy tego dziękuję przyjąć i mamy naprawdę takie poczucie po prostu, ach, huk z tą twoją wdzięcznością i co z tego, że ty dziękujesz, bo już nas tam nie ma jakby, to wpada do tej próżni właśnie. To jest dosłownie to, że zyskujemy poklask, ale już tam nas nie ma w ogóle, żeby ten poklask dostać, usłyszeć, żeby on mógł wylądować, bo już po prostu ta nasza część wycieńczona się wyprowadziła, bo ją porzuciliśmy po drodze, bo nie wykrowaliśmy tego czasu. Mocne, kochani. Wyjdź, pokaż się, gdziekolwiek jesteś. Próbujemy wybawić nasze twórcze ja z kryjówki, ale ono nam już nie ufa. Dlaczego miałoby ufać? Przecież je zdradziliśmy. Obawiając się wyjść na egoistów, tracimy siebie. Stajemy się autodestrukcyjni, ponieważ zabijanie siebie odbywa się pomału, biernie,
a nie przez świadome działanie. Często nie dostrzegamy, że tkwimy w sidłach autodestrukcji. Pamiętam, jak słuchałam książki Alicji Keys i ona opowiadała o tym, że był taki moment właśnie, ona już była sławna i wstała któregoś ranka, już było z nią źle i spojrzała w lustro i jakby po prostu nie wiedziała, kto na nią patrzy w tym lustrze. I tak miała taki moment, że się zastanawiała w ogóle, gdzie ona siebie zgubiła po drodze. Próbowała, odwracała się w tył swojego życia i próbowała znaleźć te momenty, gdzie ona siebie zostawiła. Jakie to było wydarzenie, jakie to były wielkie decyzje. I nie mogła tego znaleźć. I zrozumiała w pewnym momencie, że to było takie odrobne, drobniutkie okruszki, które były niewidoczne nawet dla niej samej, jak ona się rozdawała na kawałki, jak ona siebie zostawiała. To są właśnie te chwile w ciszy, to jest to niesłuchanie siebie, to jest to pogwałcanie siebie, to jest to wyczerpywanie siebie do granic takich, że po prostu w pewnym momencie nawet nasze własne ja chce się wyprowadzić, mówi, już nie dam rady, nie mam siły. I ona przyrównała to do tego, że to jest taka śmierć poprzez zacięcie papierem. Rozmawialiśmy o tym. Takie paper cut. To jest, wiecie, zacięliście się kiedyś papierem? Że tego nie zobaczysz, ale boli jak cholera. I teraz wyobraźcie sobie, że te momenty, gdzie zostawiamy siebie tak po drodze w tych okruszkach, to jest dosłownie takie umieranie poprzez takie właśnie paper cuts, takie zacięcia papierem. Niewidoczne, patrzysz i nie widzisz, ale boli jak nie wiadomo co. I nasza cała, wiecie, dusza i artystyczne wnętrze i nazwijmy to każde po swojemu, naprawdę jest takie pocięte trochę na kawałki, obolałe po prostu. I wiecie, i to jest to. Ale ja już piszę 4 tygodnie i nic, a ja już byłem na 3 randkach i nic, a ja zrobiłem wszystkie ćwiczenia i nic wielkiego tu nie wykrywa. Ja nie czuję, ja nie... I te artystyczne tam dziecko, nazwijmy to tak, mówi, ty weź spadaj w ogóle, wiesz co, wiesz ile lat ja tu na ciebie czekam? Nagle tu posiedziałeś 4 tygodnie, 4 live'y obejrzałeś, 4 rozdziały książki przeczytałeś, kilka stron zapisałeś i po prostu tutaj rościsz. O, ty mi tutaj już daj, bo ja się to stawiłem i w ogóle to jeszcze na terapii byłem i w ogóle tam byłem i ja medytuję i sruję, pompuję i to jest to. On mówi, ty, wyprowadzę się, spadaj. Dla wszystkich masz czas, tylko nie dla mnie. Jak innym źle, to tam bierz, głaskasz, herbatki robisz, po prostu słuchasz godzinami. Słuchasz o rzeczach, o których nawet słuchać nie chcesz. W kółko tych samych historii będziesz słuchać i pogłaszczasz i powiesz, nie ma problemu, jest okej, okay, następnym razem ci wyjdzie, nic się nie stało w ogóle. Ale jak przyjdzie do siebie samego, to w ogóle patolka. Bez kitu, kochani. Idziemy dalej. Wielu uwięzionych w pułapce cnoty na pierwszy rzut oka nie sprawia wrażenia osób autodestrukcyjnych. Z zacięciem odgrywając rolę dobrych mężów, ojców, matek, żon, nauczycieli i kogo tam jeszcze, skonstruowali sobie fałszywe ja, które podoba się innym i zyskuje powszechny poklask. Fałszywe ja jest cierpliwe. Zawsze gotowe odroczyć zaspokojenie własnych potrzeb w imię cudzych zachcianek albo żądań. Wspaniały gość oddał bilety na piątkowy koncert, żeby pomóc nam w przeprowadzce. Zacny, aż do przesady, uwięziony w pułapce twórca, zniszczył swoje prawdziwe ja. Ja, które w dzieciństwie rzadko spotykało się z aprobatą. Ja, które stale słyszało, nie bądź samolubny. Prawdziwe ja jest łobuzem. Zdrowym, sporadycznym anarchistą, kimś, kto umie się bawić i powiedzieć innym nie, a sobie tak. Twórcy, którzy wpadli w pułapkę cnoty, wciąż nie potrafią zaaprobować swojego prawdziwego ja. Nie potrafią go pokazać, bez trwogi, że świat w dalszym ciągu będzie je odrzucał. No coś takiego. Paweł to był fajnym takim gościem, gotowym przyjść mi z pomocą zawsze i wszędzie. A w zeszłym tygodniu poprosiłam go o pomoc przy przeprowadzce, a on powiedział, że idzie do teatru. Od kiedy to on jest taki kulturalny, ja się pytam. Mieliście tak? Że nagle się zmieniacie? I po prostu nagle od kiedy i co z tobą? I co ty czytasz, co bierzesz i dlaczego ci tak odwaliło? Paweł dobrze wie,
że Paweł dzisiaj ma urodziny. Paweł dobrze wie, że jeśli przestanie być Pawłem wspaniałym, jego przerośnięte, miłe alter ego pójdzie do piachu. Męczennica Marysia też to wie, więc zgadza się piąty raz z rzędu popilnować dziecka swojej siostry, żeby to ona mogła zaszaleć. Powiedzenie siostrze nie oznaczałoby powiedzenie sobie tak, a to byłaby dla Marysi zbyt wielka odpowiedzialność. Wolny piątkowy wieczór? I co ona by ze sobą zrobiła? Dobre pytanie. Jedno z tych, od których Marysia i Paweł wykręcają się sianem cnoty. Powiedzcie, kochani. Strzał między oczy. Ten rozdział. Może dlatego, że ja akurat jestem, tak wiecie, ja żyłam w pułapce cnoty. Pół życia. Całe praktycznie. Mam tutaj jeszcze, bo to bardzo pasuje, urywek z książki ukochanej Kasi Nosowskiej. Polecam z całego serca. Skończyła nam się abstynencja. Polecam książkę Kasi. Polecam Kasię. Powiem wam, że jest to tak niesamowita osoba. Bez kitu. Mówimy tu o prawdziwości, o autentyczności, o takiej po prostu, mówiąc jej słowami, że siedzisz przy kimś i możesz sobie bebechy wywalić i tam się nie zastanawiasz. No po prostu, jak ona to robi, będąc tak znana i tak normalna i tak spójna. To jest jakiś inny poziom w ogóle twórczości. W każdym razie przypomniało mi się dzisiaj, że ona ma tutaj, Kasia, u siebie rozdział, który się nazywa Nie, który jest bardzo spójny z tym, wiecie, z tym, o czym ona tutaj mówi, tej cnocie. Czekajcie. Wnioski. Podstawowy. Żyjąc bez nie, dwa razy tracisz. Tracisz godność, siebie, a nic nie zyskujesz. W tym przypadku brak zysku oznacza stratę. Zaczynasz oglądać własne życie i ogarnia cię smutek. I wtedy idziesz na wojnę. Pragniesz odzyskać swoje własne, a zarządzane przez okupanta terytorium. Nie chcesz już żyć pod rozbiorami. Zaczynasz od małych kroków. Najpierw trzeba wyleczyć odleżyny, poddać nie rehabilitacji. Niech cię nie zraża powolność tego procesu. To trzeba robić delikatnie, lecz systematycznie. Spróbuj odmówić dokładki. Dołożyć ci? Nie, dziękuję. Przeciwnik się nie podda, bo przyzwyczają się, że twoje nie jest słabe lub nieobecne. Ależ oczywiście, że dołożę i sunię z chochlą. Wtedy mówisz wyraźnie. Powiedziałem nie. Tu się powinien zatrzymać i obrazić, bo tak robią. Czekajcie, kochani, bo... dobra, jesteśmy z powrotem na Instagramie. Tu się powinien zatrzymać i obrazić, bo tak robią. Ale może się zdarzyć, że przewróci oczyma i zacznie przechylać chochlę. Wtedy mówisz, czego w słowach nie rozumiesz. Automatycznie pojawia się obraza, prychnięcie lub jawnie wrogi komentarz i zawsze, ale to zawsze, próba stymulacji twojego ośrodka poczucia winy. Na to trzeba się przygotować. Znasz to. Pamiętaj, że walczysz o siebie. Powiedzcie, kochani. Nie wiem, kto pierwszy to powiedział, że mówienie nie do innych jest tak naprawdę mówieniem tak do siebie. I tak dla mnie to był wiele lat mojego życia ciężki orzech do zgryzienia, ale łatwiej mi się na to patrzyło, jak patrzyłam w taki sposób. Natomiast zajęło mi wiele pracy nad sobą, żeby w ogóle tak naprawdę z ręką na sercu powiedzieć sobie, że ja jestem godna tego tak, że ze mną jest okej, że mi nic nie brakuje, że ja mogę też chcieć wolnego czasu, cokolwiek to było, wolnego dnia od pracy, że ja nie muszę za wszystkich wszystkiego robić. Wiecie, no naprawdę takie jak to, takie mocne. Więc chcemy popatrzeć, kochani, na tą naszą wiarę, na Boga, życie, Stwórcę, energię, kwantum, Wszechświat. I chcemy popatrzeć na pułapkę cnoty. I ona ma tutaj naprawdę fajne ćwiczenia. I te ćwiczenia się zaczynają, są od takich pytań. Czego bym próbowała, gdyby to, gdyby nie było zbyt szalone?
co bym zrobił, zrobiła, gdyby to nie było zbyt samolubne. Później jest test na pułapkę cnoty i później jest dużo tutaj, na przykład ćwiczeń zakazane przyjemności, do ulubionych sztuczek zablokowanych twórców należy mówienie sobie nie. My jesteśmy mistrzami w mówieniu sobie nie. Zadziwiające, jak wiele sposobów wynajdujemy, żeby być podłym i skąpym wobec siebie. A? Od czego się zaczęło? Dzisiejszy live. Więc kochani, tu już zaczynają się ćwiczenia. Taka historia. Taki tu mamy piąty rozdział, który jest odzyskiwaniem poczucia możliwości. Chcemy naprawdę pomyśleć o tym, czy my wierzymy, my wiemy, że to jest możliwe, my wiemy, tylko teraz czy nasza wiara jest po naszej stronie, czy my jesteśmy po swojej stronie, czy my jesteśmy w stanie naprawdę powiedzieć sobie, ej, choćby przez te 12 tygodni nic się nie wydarzyło, to ja Cię nie zostawię, ja zawsze z Tobą będę. Ja mam swój kurs, który się nazywa Jesteś Cudem, który trwa 5 tygodni. I ja zawsze mówię, że te 5 tygodni to starcza ledwie na zrobienie mapy. My mamy całe życie na rozwój, od pierwszego do ostatniego oddechu, dlatego do znudzenia będę powtarzać, odkrywajmy siebie i pielęgnujmy, a nie naprawiajmy. Nie stójmy na co. Ja wiem, skąd też między innymi przychodzi ta frustracja. Ja wiem, że jesteśmy zmęczeni, że jesteśmy wycieńczeni, że boli, że cierpimy, że próbowaliśmy tak wiele rzeczy w życiu, że tak wiele nam się w życiu przydarzyło trudnych rzeczy i że czasem naprawdę to jest jakbyśmy nieśli 30 kilo plecaka na plecach przez życie, że to jest ciężko. I czasem stąd już przychodzi ta taka frustracja i takie hej, może tym razem już się uda, już bym chciała to przerobić, żebym chciała, żeby to przestało boleć. Ale nawet wtedy, nawet jeżeli to się jeszcze nie przerobi, kochani, nawet jeżeli się tam coś nie wykreuje, o czym marzymy, nawet jeżeli po tych 12 tygodniach wstaniemy i nie będziemy nic wiedzieć i dalej będzie bolało i nie wykreujemy nie wiadomo czego, bądźmy tam dla siebie. Starajmy się gdzieś każdego dnia, nawet jak będziemy siadać przed tą kartką papieru, być tam dla siebie, żeby siebie wysłuchać, a nie żeby z siebie coś wyciągnąć na siłę. Pamiętajcie, że ten nasz artysta wewnętrzny się wyprowadził, bo od lat czasem z nim nie rozmawiamy, a teraz czasem siadamy i mówimy, no słuchaj, ja tu jestem w ogóle gotowy, siadam, piszę, live'y robię, to dajesz. Dajesz w ogóle mi tutaj cały plan na życie. To nie tak działa. Czasem to jest... To są szepty cichutkie. Często używam takiej metafory na kursie, że nasza głowa jest jak dyskoteka techno i to nasze wnętrze gdzieś stoi tam przy barze i my musimy w ogóle przypomnieć sobie, że ona tam stoi, czeka na nas, dotrzeć do tego baru, w ogóle przebić się przez tych ludzi, przez chaos i nawet jak już podejdziemy i staniemy przy tym barze, to musimy naprawdę się wyciszyć. Wiecie, jak jesteś na dyskotece czy gdzieś w głośnym miejscu, musisz się naprawdę wysilić, żeby nie słyszeć muzyki, ludzi, którzy gadają obok, tylko się skupić po prostu na tym, co do ciebie mówi. A później to coś będzie do ciebie mówić, szeptać, czasem pełnymi zdaniami, a czasem po prostu tylko drobnymi szeptem albo jedne słowo ci rzuci. Pisz, jedź, chodź. I jak szyfr będzie się z nami kontaktować i czy my wytrwamy tam i czy my w ogóle stawimy się do tego, co my tam usłyszymy, czy my ruszymy pupę, pamiętacie, cud to czas unieść dupę też, to nie tylko ciało, umysł, dusza i czas ukochać duszę, tylko też my mamy się stawić. Ale to bycie po swojej stronie jakby się nie kończy za 12 tygodni. Ono tak naprawdę się zaczyna tam, my jesteśmy tu dla siebie. I ja wiem, jak to jest trudne, bo ja nie umiałam być dla siebie i naprawdę teraz umiem być dla siebie i czasem się zastanawiam, czy mi to już tak zostanie, wiecie, czy ja znowu o sobie zapomnę, bo już tyle razy o sobie zapomniałam i naprawdę niełatwo jest kochać siebie w tym całym chaosie, a już na pewno niełatwo jest kochać siebie, kiedy naprawdę gdzieś nawaliliśmy albo kiedy dalej boli i kiedy nie wiemy, a wiedzieć chcemy. Ale to wtedy tej miłości potrzebujemy najbardziej. To wtedy jest ten moment, gdzie wsiadasz na tej ziemi przy sobie i mówisz, choćbyś nigdy nie wstał,
Choćbyś nigdy nie wstał, to ja się położę i będę leżeć tu razem z Tobą do ostatniego oddechu, ale już po Twojej stronie. To jest to, kochani. Co Wy na to? Stawiacie się? Kontynuujemy. Przed nami tydzień piąty. Będziemy się łapać na grupie, w relacjach. Ja już, a widzicie, jaka byłam grzeczna, cały tydzień się nie pojawiałam na social media. Naprawdę nie byłam. Więc byłam bardzo grzeczna. Byłam w abstynencji. Dobrze, kochani. Dziękuję za dziś. Jesteśmy w tym razem. Tak naprawdę bądźmy tam dla siebie. Pamiętajmy o tym balansie, ale pamiętajmy też o tym, że bez nas, bez nas, będących po swojej stronie, naprawdę nic nie będzie działać. Pójdźmy w odwrotną stronę. Powiedzmy sobie, hej, 7 lat terapii to za mało. Ja Ci zafunduję drugie 7. Jeden kurs, jedna książka, 10 książek. Czekaj, kupię Ci drugie 10. Będę z Tobą po prostu do ostatniego oddechu. Buziale. Dziękuję, kochani. A czekajcie, aha. Dobranoc. Dobranoc, Facebook.